chciałbym przypomnieć, o czym mówimy. Mówimy o Duchu Świętym i powiedzieliśmy sobie, że nie można rozważać tematu, jakim jest Duch Święty, pomijając dary Ducha Świętego i owoce Ducha Świętego. Bo to są przecież dary i owoce Ducha Świętego, więc nie można mówić o Duchu Świętym, omijając dary i owoce. O tym mówiłem poprzednim razem. Dzisiaj będziemy kontynuować rozważanie na temat darów Ducha. Być może zrodzi się pytanie, albo ktoś sobie zada pytanie, albo chciałby zadać pytanie, czy to jest aż tak ważne, żeby poświęcać temu zagadnieniu godzinę biblijną, żeby rozważać ten temat? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale powiada tak: a co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. A więc nie chcę, abyście byli w niewiedzy, w innym tłumaczeniu. A więc Paweł apostoł, ale my przecież mówimy, wierzymy, że to nie chodziło o Pawła jako człowieka, ale o tego, kto inspirował Pismo Święte, a tym kimś był Duch Święty. Z tego by wynikało, że Duch Święty, Pan Jezus, Bóg, nie chce, żebyśmy my jako wierzący ludzie byli nieświadomi, niezapoznani z tematem darów Ducha Świętego. I rzeczą ciekawą jest, iż właśnie temu tematowi apostoł Paweł poświęca dwa długie rozdziały, a w zasadzie nawet trzy. Poświęca pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, poświęca rozdział 13 i poświęca rozdział 14. A zatem chodziło Duchowi Świętemu o to, aby dzieci Boże były zapoznane z darami Ducha Świętego. A zatem moja odpowiedź jest taka: jest to temat ważny, dlatego się go podejmuję i dlatego chcę mówić na temat darów Ducha Świętego. O czym dzisiaj będziemy mówić? Powiem tak: my chrześcijanie z akcentem na my, jesteśmy mistrzami w różnieniu się. Praktycznie niewiele jest takich tematów, w których byśmy się co do joty zgadzali. Zgadza się? Pamiętacie, jak mówiliśmy na temat apokalipsy, to powiedzieliśmy sobie, że co temat, to jest różnica. Mówimy o powtórnym przyjściu, o paruzji, o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Mówiliśmy. I zauważyłem, że tu chrześcijanie, różne grupy, różnie twierdzą. Jedni mówią, że przyjście Pana nastąpi przed wielkim uciskiem, co ja akcentowałem. Inni mówią, że w połowie wielkiego ucisku, dla wybranych skrócone będą te dni, na to słowo się między innymi powołują. A jeszcze inni mówią, Kościół zostanie zabrany po wielkim ucisku. No więc widzicie, na jeden temat trzy różne zdania. A gdybyśmy tak weszli na temat tysiącletniego królestwa, niektórzy w ogóle nie wierzą w tysiącletnie królestwo, w ogóle, jaki sens tysiącletniego królestwa? Inni mówią, tysiącletnie królestwo już istnieje, a inni, do nich ja także należę, spodziewają się, że tysiącletnie królestwo nastanie dopiero po bitwie Armagedon, o czym mówiliśmy. A więc praktycznie nie ma tematu, o którym wszyscy chrześcijanie powiedzieliby tak. Zawsze są jakieś różnice. I to dotyczy także darów Ducha Świętego. Chcąc być uczciwym wobec was, muszę wam przedstawić przynajmniej niektóre poglądy na temat darów Ducha Świętego. Bo są różne i ja postaram się na niektóre zwrócić uwagę, żebyście z nimi byli zapoznani. Oczywiście ja nie będę usiłował wtłoczyć wam swojego punktu widzenia, choć go mam. Ja jedynie zasygnalizuję, że to jest mój punkt widzenia. Natomiast nie mam zamiaru
Nie mam zamiaru na nikogo wywierać presji, żeby wierzył tak, jak ja wierzę. Mam zamiar wywierać presję na tych, którzy się jeszcze na nowo nie narodzili. Musisz się na nowo narodzić, jeśli tego nie zrobiłeś, bo nie ma dla ciebie szansy, żebyś był zbawiony. Ale wszystkie inne tematy, no, jeśli jesteśmy zbawieni, one są ważne, ale nie na tyle ważne, żeby od nich uzależnione było nasze zbawienie. No więc jakie są te poglądy na temat, różne poglądy na temat darów Ducha Świętego? Pierwszy, z którym się możemy spotkać, albo z którym się od czasu do czasu spotykamy, mówi, że dary Ducha Świętego ustały, zanikły po okresie apostolskim. A więc, że dary Ducha Świętego działały, manifestowały się, objawiały się do śmierci ostatniego apostoła. I tę teorię na początku XX wieku wymyślił niemiecki teolog Benjamin Warfield, który zakładał dyspensację, a więc okresy, i powiedział, że dary Ducha Świętego objawiały się w trzech okresach historii. Pierwszy okres to jest okres Mojżesza i Jozuego, a więc pierwszy okres od Mojżesza do Jozuego. I rzeczywiście, kiedy czytamy na temat działalności Mojżesza, to aż się tam roi od nadnaturalnego działania, prawda? Choćby wystąpienie Mojżesza na dworze Faraona, te cuda, które się tam wydarzały, a więc dar czynienia cudów tam się objawią, nie ulega wątpliwości. Idąc dalej, Morze Czerwone się rozdzieliło, dar czynienia cudów. Przecież woda trysnęła ze skały, przecież przypiórki nadleciały, przecież manna się pojawiła. A więc gdybyśmy szli śladami Mojżesza, to na każdym kroku spotykalibyśmy się z manifestacją różnych darów Ducha Świętego. Kontynuowane było ich także manifestowanie się w życiu Jozuego. No bo Jordan się, jak pamiętacie, rozstąpił. Mury Jerycha padły, a nawet słońce się zatrzymało na modlitwę Jozuego, kiedy trzeba było doprowadzić do zwycięstwa walkę. A zatem również w działalności Jozuego widzimy nadnaturalne działanie, a więc znaki i cuda. I ta teoria powiada, że to był pierwszy okres, a po Jozuem jak gdyby dary zanikły. Już się nie manifestowały nadnaturalne objawy mocy Bożej. No nie jest to dokładnie tak, bo każdy, kto czyta Biblię, zauważy, że choć Jozue umarł, ciągle miały miejsca cuda i znamiona. Choćby skrzynia przymierza. Czyż nie pamiętacie, jak nieodpowiedzialni ludzie dotknęli jej, ile ich umarło? Czyż nie pamiętacie, jak postawiono skrzynię przymierza w świątyni Dagona i co się z nim wydarzało? A więc choć Jozuego nie było, cuda i znamiona się ciągle manifestowały. Ale ta teoria właśnie tak zakłada, że czas cudów miał miejsce tylko w trzech okresach, dyspensacjach. Pierwsza to jest Mojżesz i Jozue. Drugi okres to Eliasz i Elizeusz. Za życia Eliasza działy się cuda i znamiona. Dwukrotnie więcej cudów i znamion działo się w życiu Elizeusza, następcy Eliasza. I ta teoria zakłada, że to był właśnie drugi okres manifestowania się darów, nadnaturalnych darów Ducha Świętego. Trzeci okres to działalność Jezusa i apostołów. No, że przez służbę Jezusa działy się cuda i znamiona, tego nikt nie podważa, bo to przecież na każdej stronicy Ewangelii możemy czytać. Również przez służbę apostołów działy się cuda i znamiona. I to był trzeci okres według tej teorii.
Natomiast ustały one w momencie śmierci ostatniego apostoła. A tym apostołem ostatnim, który umarł gdzieś około roku setnego, był apostoł Jan i wraz ze złożeniem go do grobu ustały cuda i znamiona. I od tego momentu już się one nie objawiają. Zapytacie, a jaki jest Twój pogląd na ten temat? W moim przekonaniu, moim osobistym przekonaniu, ale to jest, powiadam raz jeszcze, moim osobistym przekonaniu, nigdy, absolutnie nigdy nie było zamiarem Boga wycofywać dary ducha. Jeśli nawet się one nie objawiały i nie objawiają w takim stopniu, jak się powinny objawiać, to nie dlatego, że Bóg wycofał dary ducha, ale to raczej dowodzi naszego Kościoła zletnienia, zobojętnienia albo i odstępstwa. Ale to nie dlatego one się nie objawiają, nie dlatego one się nie manifestują, ponieważ Bóg je wycofał. Czegoś takiego nie czytamy. Nie ma czegoś takiego w Piśmie Świętym, że do tego i do tego momentu, a więc do śmierci ostatniego apostoła, będą się manifestować, a później już nie. Zaraz dam dowody na to, że nie, że tak nie jest. Przecież Pan Jezus, pamiętacie, w Ewangelii powiedział, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Czy to się odnosiło tylko do apostołów? Nie, to się odnosiło do nas wszystkich. My także mamy zadanie głosić Ewangelię. A potem jest powiedziane, a gdy oni poszli, głosili, Pan potwierdzał ich słowo przez znamiona i cuda. W imieniu moim demony wyganiać będziecie, w imieniu moim na chorych ręce kłaść będziecie. A więc to nie, tu nie jest napisane, że to dotyczy tylko głoszenia apostołów, zwiastowania apostolskiego. Powiem tak, jeśli by to było prawdą, że dary ustały, to jaką mamy pewność, że nie ustało polecenie głoszenia Ewangelii? Bo to przecież idzie razem, to jest połączone razem. Mamy głosić, a głoszenie nasze ma być potwierdzane, będzie potwierdzane znamionami i cudami. Jeśli Pan wycofał cuda i znamiona, to skąd mamy pewność, że nie wycofał także zwiastowania? Więc siedźmy sobie, nic nie róbmy, bo Pan wycofał. Ale to byłaby przecież herezja. W związku z tym, w moim przekonaniu, tak nie jest. Zresztą mamy tego dowody, mamy także inne dowody i w Starym, i w Nowym Testamencie, i w Starym Okresie, i w Nowym Okresie. Zwróćcie uwagę, już w Starym Testamencie zdarzały się tego typu zaniedbania, że lud Boży coś, co Bóg im darował, zaniedbał. I w związku z tym, pozbawił się błogosławieństwa. Na przykład Bóg dał swojemu ludowi dar w postaci pięcioksiągu Mojżesza. A więc pięcioksiąg Mojżesza, pierwsza księga Mojżeszowa, druga księga, trzecia, czwarta i piąta. I przez jakiś czas ten błogosławiony dar, który Bóg dał starotestamentowemu Kościołowi, był używany. Był błogosławieństwem. Ludzie go czytali. Ludzie się budowali, jak mówimy. Ale potem, po jakimś czasie, na skutek lekkomyślności tych, którym ten dar został dany, na skutek ich nieodpowiedzialności, ten dar został zagubiony. Pięcioksiąg został zagubiony. Po prostu zgubili go. A zatem to, co im Bóg dał, zostało zagubione. Dopiero w 622 roku przed narodzeniem Chrystusa za króla Jozjasza, jak gdyby na nowo ten dar, jakim jest pięcioksiąg, został odnaleziony, odnowiony i znowu dalej służył jako błogosławieństwo dla ludu. Proszę, otwórzcie drugą księgę królewską, żeby się przekonać,
Druga Księga Królewska, rozdział 22. Wtedy arcykapłan Hilkiasz rzekł do sekretarza Szafana: znalazłem w świątyni Pana Księgę Zakonu. I wręczył Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją przeczytał. A więc do tego momentu księga, która kiedyś służyła jako błogosławieństwo, błogosławieństwo dane starotestamentowemu ludowi, ta księga została zagubiona. Dopiero tutaj, w 600, jak powiedziałem, w 22 roku została na nowo odkryta, odnaleziona. Inny przykład, już nowotestamentowy. Bóg nigdy, nigdy nie zmienił decyzji o zbawieniu z łaski. Nigdy. Łaską zbawieni jesteście. I do śmierci apostołów było to główne przesłanie. Było to główne poselstwo. Poselstwo o zbawieniu z łaski głosił Paweł. Poselstwo o zbawieniu z łaski głosił Jan, głosił Piotr. Wszyscy zwiastuni Nowego Testamentu zwiastowali zbawienie z łaski. Ale w momencie odstępstwa Kościoła, zletnienia Kościoła, zwiastowanie o zbawieniu z łaski zostało, jak wiecie, zagubione, zaniedbane. Na miejsce łaski wprowadzono samo umartwianie się, wprowadzono uczynki i wiele, wiele innych. Natomiast zbawienie z łaski zostało zagubione, zaprzepaszczone i trzeba było wielu wieków. Dopiero wielka reformacja, pojawienie się reformatora Marcina Lutra i innych spowodowało, że ten dar łaską zbawieni jesteście, ta wieść łaską zbawieni jesteście została przywrócona, ta wieść Kościołowi. Ale Bóg jej nigdy nie wycofywał. Bóg jej nigdy nie kasował. Tak jak nie kasował Pięcioksiągu, tak tutaj nie kasował również i wieści o zbawieniu z łaski. To ludzie zaniedbali. To ludzie zagubili. To ludzie zletnieli. To ludzie się odwrócili. Albo weźmy inny temat. Biblia. Biblia. Jakiż wspaniały dar darowany ludzkości. Biblia. I przez okres apostolski i później jeszcze była czytana, była studiowana. Dzieje apostolskie mówią, że szlachetni mieszkańcy Berei zgromadzali się, aby studiować Pismo Święte. A co się potem stało? A co się potem stało, kiedy Kościół zletniał, zobojętniał, zeświadczał, odstąpił od prawdy? Zagubił i Biblię. Biblia owszem była. Była gdzie? Była w kościele, w żelaznej oprawie, łańcuchem przywiązana, przykuta do ściany, żeby czasem jej ktoś nie wziął. Żeby czasem też ktoś nie czytał jej. A więc została zagubiona. Dopiero znowu wracamy do reformacji. Reformacja przywróciła Biblię ludzkości. A więc okazuje się, że w przeszłości były już takie przypadki, że Bóg coś darował, Bóg coś dał, Bóg coś ofiarował, aby służyło jako błogosławieństwo, ale ludzie z powodu zaniedbania zaniechali, zagubili. Dzięki Bogu, że potem nastąpiło odkrycie. I w moim przekonaniu dotyczy to także darów Ducha Świętego. Dotyczy to także darów Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego nigdy nie zostały przez Boga wycofane. To Kościół wymyślił taką teorię, że one już dzisiaj nie funkcjonują. Jeśli dary były potrzebne pierwszemu Kościołowi, to ja bym się czuł na Boga obrażony. Gdyby je Bóg wycofał. Powiedziałbym: Boże, cóż to, ja jestem gorszy?
Cóż to, my jesteśmy gorsi niż tamci? Tamtym dałeś, a nas okradłeś z tego? A nas pozbawiłeś? Poza tym w moim przekonaniu, czasy, w których my żyjemy, wymagają nadnaturalności. Bo tak jak mówiłem w niedzielę, diabeł stąpił do was z wielką złością. Sami nie jesteśmy w stanie się przeciwstawić jego agresji. Nie jesteśmy w stanie przeciwstawić się mocom ciemności. I w związku z tym musimy liczyć na moc z wysokości. No ale jak liczyć, jak Bóg wycofał? Wycofał dary Ducha Świętego? Nie, nie. Dlatego niektórzy tę teorię uważają za herezję. Uważają ten wymysł, tę dyspensację za największą herezję XX wieku. Bo ona jak gdyby pozbawia Kościół tego, co Bóg darował i nigdy nie wycofał. Zresztą popatrzcie na Koryntian. Koryntianie nie należeli do grona apostolskiego. Bo jeśli mówimy, że wraz ze śmiercią ostatniego apostoła dary ustały, no to Koryntianie jako zbór nie byli apostołami, nie należeli do grona apostolskiego. A Paweł pisze do nich, nie brakuje wam żadnego daru. Pierwszy list do Koryntian, 1:7. Tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc tutaj dar łaski, to jest to, o czym mówiłem w swoim czasie. Dar łaski, a więc duchowych darów. No nie będę się dzisiaj odwoływał do greki. Ale tu jest to samo słowo, ten sam zwrot użyty, który jest użyty w 12 rozdziale i w 14 rozdziale. A więc Paweł powiada, że im nie brakuje żadnego daru łaski. Na moment chciałbym się tutaj też zatrzymać. Popatrzcie, to jest zdumiewające. To jest zdumiewające. Bo wszyscy wiemy, że zbór w Koryncie był najbardziej cielesnym zborem. Najbardziej cielesnym zborem. W dalszych rozdziałach Paweł napomina, piętnuje ten zbór. Karci ten zbór. Ale okazuje się, to Bogu nie przeszkadzało. No przeszkadzało, ale mimo wszystko w tym zborze objawiały się wszystkie dary łaski. Druga teoria, żeby iść dalej, to druga teoria, która zakłada i twierdzi, że dary zostały przez Boga w pewnym momencie wycofane, kiedy mówi się, że dary ustały wtedy, gdy powstał kanon Pisma Świętego. Zwolennicy tej teorii uważają Biblię za najdoskonalszy dar, największy dar. A zatem, skoro Biblia jest największym i najdoskonalszym darem, to wszystkie inne cząstkowe, pomniejsze dary, w tym także i dary ducha, uważa się za pomniejsze. I tak rzeczywiście, no, to do tego dojdziemy w pewnym momencie. A więc, że wszystkie inne, pomniejsze, cząstkowe dary, w tym także dary Ducha Świętego, zostały wycofane. Skoro, tak jak powiedziałem, Biblia jest tym najdoskonalszym darem, to nie ma sensu ubiegać się o pomniejsze dary. Tak, Paweł mówi, że kiedyś to, co cząstkowe, przeminie. Kiedyś to, co cząstkowe, przeminie. Ale w tym samym miejscu, kiedy Paweł mówi, że to, co cząstkowe, przeminie, zaleca, aby usilnie starać się o dary ducha. Więc gdyby je uważał za mało ważne, za cząstkowe w porównaniu z Pismem Świętym, to by nie był dwulicowy. Bo z jednej strony by mówił, to jest cząstkowe, to przeminie, a tu starajcie się usilnie o dary ducha. No więc Paweł nie cierpiał na schizofrenię. Nie posądzajmy go o to. On wiedział, co pisze. A zatem nie zgadzam się także z tą teorią.
Nie zgadzam się. Co prawda, to prawda. Tak, Biblia jest, o czym za chwilę będziemy mówić, jest najważniejsza, bo to nie dary interpretują Biblię, ale Biblia interpretuje, rozsądza, analizuje dary. Ale o tym będziemy mówić, więc na razie ten temat pozostawmy. Trzeci pogląd, dary ustały, dary Ducha Świętego zanikły, ponieważ świat stał się chrześcijański. Skoro świat stał się chrześcijański, no to niech zachodzi potrzeba, aby się manifestowały dary Ducha Świętego. Biedny ten chrześcijański kraj, bo przecież więzienia są przepełnione, 30, zdaje się, lat się czeka, żeby się dostać do więzienia. Dłużej niż do sanatorium. A więc biedny jest ten chrześcijański świat. Nawet Jan Paweł II mówił, że zachodzi potrzeba reewangelizacji świata, a więc ponownego ewangelizowania świata. I ja mam wątpliwości, czy świat jest chrześcijański. Jeśli świat jest chrześcijański i mają miejsce homoseksualne małżeństwa, lesbijskie i tak dalej, mordowane są dzieci, no to co to za chrześcijaństwo? To jest chrześcijaństwo? To żadne chrześcijaństwo. Dlatego nie wierzę w to, by dary ustały, ponieważ świat stał się chrześcijański. Świat jest spoganizowany, to jest pogański świat. W związku z tym, żeby przekonać pogan, którzy nawet noszą szyld chrześcijanin, potrzebna jest manifestacja darów Ducha Świętego. Zresztą w krajach islamskich, buddystycznych, nic tak nie przekonuje tamtych ludzi, jak właśnie nadnaturalna manifestacja darów ducha. Jak nadnaturalna manifestacja darów ducha. Ja już kiedyś chyba 2 albo nawet 3 razy opowiadałem wam o pewnym wydarzeniu, autentycznym wydarzeniu z pola misyjnego. Z pola misyjnego. Oto idą dwaj, chrześcijanin i islamista, i sprzeczają się na temat wyższości ich religii. Chrześcijanin udowadnia, że jego religia jest lepsza, no bo są piękne kościoły, a tamten mówi, no my też mamy piękne świątynie. Ten odpowiada, ale my mamy kapłanów, my też mamy kapłanów, ale my mamy Biblię, my mamy Koran. No i sprzeczają się, która religia jest lepsza. I idą tak gdzieś jakąś ścieżką przez busz. I nagle gdzieś z buszu wybiega opętany człowiek. I biegnie w ich stronę, krzyczy, wrzeszczy z pięściami, wymachuje w ich stronę pięściami. No i wtedy chrześcijanin mówi, no jeśli wasza religia jest lepsza, to teraz pomóż temu człowiekowi. I ten islamista wychodzi w imieniu Mahometa, wyjdź z niego, a tamten jeszcze bardziej zdenerwowany biegnie. W imieniu Allaha wyjdź. I różne tam sztuczki próbuje, no, ale tamten nie reaguje. Aż w końcu był już tak blisko, że biedny islamista nie wiedział, co robić i zawołał, w imieniu Jezusa wyjdź z niego. I w tym momencie ten człowiek padł i został uwolniony. No i nie trzeba było przekonywać, która religia jest ważniejsza. Czasami się wdajemy w takie utraczki słowne, one do niczego, zresztą Paweł to powiada, one do niczego nie prowadzą. A więc potrzebna jest manifestacja mocy, żeby przekonać co niektórych. I właśnie na polu misyjnym, zwłaszcza ewangeliści, misjonarze, składają świadectwa, że tam na polach misyjnych w sposób szczególny objawiają się dary ducha. Pójdziemy dalej. Pójdziemy dalej, bo musimy omówić jeszcze 2-3 postawy wobec darów Ducha Świętego. Wobec w stosunku do darów Ducha Świętego istnieją 2 diametralnie różne od siebie postawy. Zupełnie różne. Musimy być
pod tym względem także pouczeni i tego świadomi. Po pierwsze, pierwsza postawa to zabranianie manifestacji darów. Niektórzy tak się boją, żeby w społeczności, w zgromadzeniu, do którego należą albo w którym są, nie objawiały się dary albo nie objawiły się dary, że postawili tamę. Zabraniają, nie wolno. Postawa ta bierze się z panicznej obawy przed nadużyciami i falsyfikatami. Bojąc się, ja już to kiedyś mówiłem, fałszywych proroków, zabrania się w ogóle prorokowania. Bojąc się fałszywych języków, zabrania się w ogóle mówienia językami. I jest to przysłowiowe wylewanie dziecka z kąpielą. W ten sposób postępując, możemy dojść do niesamowitego paradoksu. Jakiego? Ponieważ są fałszywi nauczyciele, nie będziemy nauczyć. No bo skąd wiecie, że ten, który stoi przed wami, nie jest fałszywy? No więc koniec, zamykamy imprezę i już przyszły wtorek nie nauczamy. Ale to jest paradoks. To przecież się w głowie nie mieści, żeby w obawie przed fałszywymi nauczycielami, a tacy się pojawiają. Apostoł Paweł o tym mówi, że będą fałszywi nauczyciele. W objawieniu świętego Jana Pan chwali zbór w Efezie za to, że rozszyfrował, że to był fałszywy apostoł. A więc skoro są fałszywi nauczyciele, to w ogóle nie dopuszczajmy do nauczania. Skoro są fałszywi apostołowie, to w ogóle nie dopuszczajmy służby apostolskiej. A przecież to byłby paradoks. Ponieważ idąc dalej są fałszywi Mesjasze, a są, no to jaka pewność, że Chrystus był prawdziwym Mesjaszem? Tak jak już kiedyś powiedziałem. Skoro są trujące grzyby, to co? To w ogóle grzybów nie zbierajmy. No ale to jest nielogiczne. To trzeba mieć... to niemożliwe. A zatem nie można w ten sposób podchodzić do tematu. Postawa ta pozbawiona jest wiary w ochronę i zabezpieczenie Boga. Nie wolno bardziej wierzyć w możliwości ducha nowego wieku, New Age, a więc ducha zwodniczego, niż w możliwości Ducha Świętego. Nie można, nie wolno. To właśnie dlatego są fałszywi prorocy, ponieważ są prawdziwi prorocy. Diabeł jest tym, który imituje, on niczego nowego nie wymyśli. Gdyby nie było prawdziwych proroków, on by nie posyłał, nie wymyślał, nie powoływał fałszywych. Gdyby nie było prawdziwych ewangelistów, on by nie posyłał fałszywych. Gdyby nie było prawdziwych apostołów, nie płodziłby fałszywych. A więc dlatego, że są prawdziwi, dlatego pojawiają się i fałszywi. A więc nie można odrzucać. I dlatego, że są prawdziwe dary, mogą się pojawiać i fałszywe. Dlatego, że był prawdziwy Mesjasz. Diabeł podsuwa do dzisiaj ludzi, inspiruje ludzi, aby się uważali za Mesjaszy. Jeszcze raz powiadam, gdyby nie było prawdziwych złotych, nie byłoby fałszywych, podrabianych. Ale tak jak już też kiedyś powiedziałem, nikt z nas w obawie przed fałszywymi złotówkami nie odmawia pensji. Ach, ja nie wezmę, bo to może być fałszywe. To w takim razie bądź uprzejmy, przekaż mnie. Ja się nie będę obawiał je wziąć. Albo przynieść do zboru. A zatem dlatego, że są prawdziwe banknoty, dlatego mogą się pojawić i fałszywe. Zdarza się, że przy współczesnej technice
produkuje się i fałszywe, ale to byłoby nonsensem, gdybyśmy odrzucali prawdziwe w obawie przed fałszywymi. To jest brak wiary w osłonę, ochronę i zabezpieczenie. Jeśli się sprzeciwiamy darom ducha, nie dopuszczamy do manifestacji darów ducha, dlatego, ponieważ mogą być fałszywe. To jest jedna niewłaściwa postawa, skrajna postawa. Druga, także skrajna postawa i chcę na nią zwrócić uwagę, bo ona ma miejsce w kręgach charyzmatyczno-zielonoświątkowych. Ta pierwsza, rzadziej, bo my raczej jesteśmy otwarci na działanie darów, a w zasadzie to nawet ubolewamy, że tak niewielki jest procent ich manifestowania się. Idziemy za słowami Pawła, starajcie się usilnie o dary. A zatem ta pierwsza postawa rzadziej występuje w kręgach charyzmatyczno-zielonoświątkowych. Nam grozi raczej druga skrajna postawa. I dobrze było, żebyśmy o niej pamiętali. Ta druga skrajna postawa to fascynacja darami. To fascynacja darami. Chodzi o stawianie darów ducha, darów, bo czy ducha to jest wątpliwe, darów ponad Słowo Boże. Ponad Słowo Boże. Należy bezwzględnie, absolutnie pamiętać, że jedynie Słowo Boże, te 66 ksiąg, jest nieomylnych i przez Boga natchnionych. Co do tego nie ma wątpliwości. Co do tego nie ma wątpliwości. Dlatego ani manifestacja darów, ani uwielbianie, ani żaden inny punkt programu w nabożeństwie nie może usunąć priorytetowego Słowa Bożego. Czy możecie na to powiedzieć amen? Wiecie, że my doceniamy rolę uwielbiania, skoro już je także wymieniłem. Ale ja znam taki zbór, no niestety on już nie istnieje. Być może Bóg nawet do tego dopuścił, w którym pastor uznawał, że uwielbianie powinno trwać godzinę i 40 minut. I zdarzało się, że mnie się to nie zdarzyło, ale mojemu następcy, biskupowi się zdarzyło, że przyjechał do tego zboru i dostał 5 minut. A wiecie dlaczego? No bo godziny i 40 trwało uwielbianie. Nie można w ten sposób. Priorytetem jest Słowo. I nie wolno tak konstruować programu nabożeństwa, żeby zawężać, zmniejszać, ścieśniać Boże Słowo. Pamiętajmy o tym. Nic nie może zastąpić Bożego Słowa. A są takie zbory, gdzie się czeka na proroctwo. I tak się długo czeka, dopóki ktoś nie zacznie prorokować. I czasem to jest wymuszane. To się rzadziej w tej chwili spotyka. No ale bywało i tak, że 2 godziny czekali na to, żeby ktoś zaprorokował. No i żeby już wreszcie się zakończyło, to ktoś tam prorokował. Ale tak nie można. To jest niezrozumienie. To jest niezrozumienie sedna. A więc nic nie może zastąpić Bożego Słowa. Słowo jest priorytetem. Prawdziwe, autentyczne dary. I to jest też ważne. Nigdy nie kwestionują Słowa. Prawdziwe, autentyczne dary potwierdzają Słowo. Domagają się jego dominacji, a nie zaprzeczają albo ujmują. To Słowo stanowi o prawdziwości darów.
a nie dary o prawdziwości słowa. Nie wolno uznawać prawdziwości darów, jeśli się nie zgadzają z Bożym Słowem. To Boże Słowo jest tym sitem, przez które należy przypuszczać, albo przez które, którym należy oceniać prawdziwość darów. A niestety nie zawsze tak jest. Nie wszędzie tak było. Nawet jeśli proroctwo było wypowiedziane i było niezgodne ze Słowem, Duch powiedział, a czy się to zgadza ze Słowem, czy nie, to nieważne. Dobrze, jeśli się zgadza. Ale co, jeśli się nie zgadza? Przecież słyszeliście, to dawno, dawno się temu wydarzyło, przez proroctwo, a więc przez dar. Ileś tam tysiąc chyba ludzi zostało wyprowadzonych gdzieś do w Gujanie, czy gdzieś do pustyni, czy nie, do buszu i padł rozkaz, aby się wystrzelali. Wystrzelali się. Wszyscy popełnili samobójstwo. Jeden drugiego, a na końcu zdaje się ten, kto prorokował. No więc gdyby się ktoś znalazł rozsądny, trzeźwy, wziąłby pismo i zapytał, a gdzież to jest napisane? I już sprawa by się ujawniła. No ale tam dary stawiano ponad słowo. Tego nie wolno robić. Źle jest, jeśli manifestacja darów staje się centralnym punktem nabożeństwa, a nie Chrystus, a nie Słowo. To zawsze prowadzi do zwiedzenia. I taka postawa, że nie Chrystus w centrum, ale manifestacja darów, różnorakich, nawet uzdrawiania i tak dalej, jeśli to jest najważniejsze, a nie Chrystus, to zasmuca Ducha Świętego. I przyjdzie czas, że to ustanie. Bóg może odjąć objawianie się darów Ducha, jeśli widzi, że zbór jest w niewłaściwym kierunku ustawiony, że czeka na dary zamiast na Chrystusa. Jaką więc zająć postawę wobec darów Ducha? Pierwsza rada jest taka: nie zabraniać i nie odrzucać. Nie zabraniać i nie odrzucać. Posłuchajcie, choć Paweł był świadomy nadużyć w zborze w Koryncie. Był świadomy czy nie? Był świadomy. Tam miało nadużycie mówienie innymi językami. Paweł był świadomy, że oni tu nadużywają. Że to nie jest tak, jak być powinno. A mimo to, jeśli będziecie czytać 12 rozdział, 14 rozdział, zachęcał do tego, aby objawiały się dary, aby zabiegali o lepsze dary, aby więcej się modlili językami, choć wiedział, że było tam nadużycie. A więc nie zabrania. Trzeba być także świadomym tego, że czasem ludzie, którzy ulegają różnym nastrojom, nadwrażliwi, oni są najbardziej podatni, czy najbardziej skłonni do tego, żeby manifestować, mówić, prorokować, objawienia mieć. Ale to czasem wynika raczej z ich nadwrażliwości, a nie z autentyczności. Dlatego powiedzmy sobie, skoro już o tym mówimy, moje zdanie jest takie, że każdy, kto manifestuje dary albo chce manifestować dary, musi być przede wszystkim pokorny, po pierwsze, i podatny na korektę. Jeśli ktoś nie jest podatny na korektę, to ma problem sam z sobą. Bo ktoś, kto jest pokorny,
wręcz sam domaga się rozsądzenia i korekty. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Nikt z nas nie chciałby wejść na błędne drogi. I w związku z tym, daj Boże, żeby się i pośród nas zaczęły manifestować dary różne. Ale ta różnorodność tych darów, ci, którzy je manifestują, no, powinni domagać się od przywództwa Kościoła korekty. Gdyby tak było, nie byłoby wielu, wielu pomyłek, które niestety nastąpiły. Nie wiem, czy w życiu słyszeliście, ale pewnie tak, bo przecież niejednokrotnie takie historie miały miejsce. Pan mi powiedział. Pan mi powiedział. A dotyczy to zwłaszcza młodych ludzi wstępujących w stan narzeczeństwa. Kiedy rozmawiam z nimi, to zawsze słyszę, tak, Pan nam powiedział, że mamy być sobą. Tylko, że ja już wam kiedyś mówiłem, na jednym z kursów młodzieżowych zdarzył mi się taki oto przypadek. Przychodzi do mnie młodzieniec, kiedy w przerwie i mówi, bracie, co ty na to? Pan mi powiedział, że ta dziewczyna ma być moją sympatią. Powiedziałem, no dobrze. Przecież to jest normalne, że młody człowiek może mieć sympatię. Wiem nawet, z którego zboru pochodzili. No i wszystko się zakończyło dobrze. Odszedł pąsowy policzki, taki rozpromieniony. Za chwilę, kiedy on wyszedł, przychodzi następny. I mówi, bracie, pomódl się o mnie. Pytam, a w jakiej sprawie? No bo Pan mi powiedział, że ta dziewczyna ma być moją narzeczoną. Ja pytam, która? No ta. Chłopie, przed tobą był tu inny i mówił, że Pan mu też powiedział, że ona ma być jego żoną, czy narzeczoną. No więc na pewno się któryś z was pomylił. Albo obaj się pomyliliście i rzeczywiście obaj się pomylili, bo ona w końcu wyszła za zupełnie kogoś innego. Oni się pożenili zupełnie z innymi. A więc człowiek emocjonalny, rozpalony, bierze swój głos za głos Ducha Świętego. Pokorny człowiek w takim momencie przyszedłby o radę, ale po to, żeby ją rozsądzić. A więc nie możemy stawiać darów Ducha ponad Słowo Boże. Ponad Boże Słowo. Czasem mnie ludzie pytają, bracie, co ty na to, na temat tych uzdrowień, które się tu i tam dzieją? Przecież ludzie są uzdrawiani. Moje pytanie jest zawsze wtedy takie. A w czyim imieniu dzieje się to uzdrowienie? Kto jest wywyższony z powodu tego uzdrowienia? Kto? Jeśli w imieniu Jezusa i Jezus jest wywyższony i Jemu jest oddana chwała, wszystko w porządku. Chociaż mnie tam nie było. Wszystko w porządku. Ale jeśli są wątpliwości, no to trzeba być bardzo ostrożnym. Bo diabeł podrabia. Wróg podrabia. A zatem kończąc to wstępne rozważanie do darów Ducha, bo podczas następnego wykładu wymienimy dary Ducha i omówimy niektóre z nich bardziej szczegółowo. Jeszcze raz powtarzam, nie powinno się zabraniać manifestowania darów Ducha. Wręcz trzeba tworzyć atmosferę przyjazną, otwartą, pełną miłości i oczekiwania na ich manifestowanie się. Ale z kolei, żeby nie wpaść w drugą przesadę, my słowa nie potrzebujemy, bo my się kierujemy tym, co Pan powie. Co Pan powie na przykład. To wtedy to jest niebezpieczne. To wtedy to jest bardzo niebezpieczne, bo może dojść do zwiedzenia. Tak czy owak, jestem przekonany, że dary Ducha Świętego nie ustały. Mało, jestem przekonany, że im bardziej będzie następować odstępstwo od wiary, tym bardziej potrzebujemy
mocy z wysokości objawiającej się poprzez dary Ducha. Daj Boże, żeby to się zaczęło dziać, żeby dary Ducha się objawiały. Nasi ojcowie tu na tej ziemi byli świadkami objawiania się daru Ducha. Znany jest przypadek, o nim często wspominamy. Znany jest przypadek brata, który pracował w Hucie Trzyniec. Wybaczcie, wy, którzy już słyszycie to drugi albo trzeci raz. Pracował przed wojną i w czasie wojny w Hucie Trzyniec. I jednego dnia amerykański samolot rozrzucił ulotki nad Hutą Trzyniec. I z tej ulotki wynikało, że takiego i takiego dnia Huta Trzyniec, ponieważ pracowała jako huta na potrzeby wojska, będzie zbombardowana przez samoloty alianckie, przez Amerykanów. I on przyszedł z tą ulotką do domu i modlił się. I kiedy się modlił, Pan mu powiedział, nic takiego się nie wydarzy. Nic takiego się nie wydarzy. No i co teraz? Tu ma ulotkę, a tu Pan mówi, nic takiego się nie wydarzy. Usłuchał więc tego, co Pan mu powiedział. Poszedł do dyrektora Huty Trzyniec i powiedział, że niezależnie od tego komunikatu on przyjdzie do pracy, bo dyrektor zabronił pracownikom przychodzenia do pracy, żeby nie ponieśli szkody, nie ponieśli śmierci na skutek bombardowania. A on powiedział, ja przyjdę do pracy. No, na własną odpowiedzialność Pan przychodzi. I przyszedł. Przyszedł, był w pracy, normalnie pracował. No i wyobraźcie sobie, godzina 12, bo na 12 godzinę był zapowiedziany atak, nalot. Rzeczywiście warkot samolotów, silników dał się słyszeć, samoloty nadleciały, a on był w pracy. Wszyscy pouciekali, on sam był w pracy. No i co? Huta jak stała, tak stoi. Samoloty przeleciały nad hutą, poleciały i zbombardowały Ostrawę. Nastąpiła pomyłka. I Wołoszański, ten, który się zajmuje badaniem tajemnic II wojny światowej, powiada, że to jest jedna z największych tajemnic II wojny światowej. Mimo komunikatu, mimo zapowiedzi, samoloty nie zbombardowały, przeleciały, poleciały. A więc, kochani bracia i siostry, Bóg nadal manifestuje dary Ducha. Ci, którzy uczęszczali jeszcze na ulicę Hutniczą, pamiętają, że gdzieś to był sierpień. Jeszcze o stanie wojennym nic się nie mówiło. Nie wiem, czy już rodził się on w umyśle Jaruzelskiego i innych przywódców. Ale na jednym z nabożeństw na ulicy Hutniczej, podczas porannego nabożeństwa, dał się słyszeć głos. Dzieci moje, nad wasz kraj nadciąga ciemna noc. Wielu ludzi będzie przerażonych, ale wy się nie bójcie. Ale wy się nie bójcie, ja was ochronię, ja będę z wami. No i potem w grudniu nastąpił stan wojenny, nastał stan wojenny, ale myśmy mieli to przeświadczenie, przynajmniej ja miałem, że ani włos z głowy spaść mi nie może, ponieważ Pan jest z nami. On nas o tym zapewnił. A więc, kochani, dary Ducha Świętego nie ustały, one się objawiają. To Kościół zletniał, to Kościół zobojętniał, to Kościół powiedział, my sobie damy rady, my nie potrzebujemy. Nam niepotrzebne jest to nadnaturalne objawienie Pana. A jakżeż ono nam jest potrzebne? Jakżeż ono jest nam potrzebne? Oczywiście to się wszystko ma dziać godniej w porządku. To się ma dziać godniej w porządku, pod kontrolą, żeby nie doszło do jakichś wypaczeń. Ale to jest absolutnie potrzebne. Dlatego będziemy kontynuować rozważanie na temat darów Ducha.